Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Po Sejmie teraz nowymi przepisami regulującymi przeprowadzenie w Polsce wyborów prezydenckich ma się zająć Senat. Szybka praca Izby może być na rękę Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza że nieoficjalnie coraz więcej mówi się o wymianie kandydatów. Nowa ustawa regulująca przeprowadzenie w Polsce wyborów prezydenckich nie odbiera narzędzi ministrowi zdrowia. Jeżeli będzie sytuacja epidemiczna trudna, to wtedy rozporządzenie moje mówi, że tylko wybory korespondencyjne w danym regionie są możliwe. Minister zdrowia zachęca Polaków, by głosowali korespondencyjnie. Nowe przepisy umożliwiają głosowanie w lokalach wyborczych, ale także właśnie oddanie głosu w sposób korespondencyjny na wniosek. Po Sejmie ustawa trafiła do Senatu. Po raz kolejny w Sejmie ważna ustawa przemknęła może nieco kilka godzin dłużej niż poprzednia, ale bez rzetelnej debaty. Te słowa marszałka Tomasza Grodzkiego nie odpowiadają na pytanie, jak długo Senat będzie pracował nad nową ustawą o wyborach prezydenckich. Przyjęliśmy ją, uwzględniając ogromną większość postulatów opozycji, bo jesteśmy nastawieni na konsensus. Do tej pory marszałek Senatu zdążył skierować ustawę do trzech komisji. Do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. Apel o szybkie procedowanie nowych regulacji płynie od polityków PiSu. Chcemy, żeby wybory prezydenckie odbyły się w terminie, który umożliwi ciągłość funkcji prezydenta, niezależnie od tego, kto wybory prezydenckie wygra. Jednak szybkie procedowanie ustawy o wyborach prezydenckich może leżeć także w interesie Koalicji Obywatelskiej. Jeśli coś ma przyspieszyć pracę Senatu, to na pewno nie apele płynące od polityków PiSu i z Pałacu Prezydenckiego, ale o czym sporo się mówi, wymiana kandydata. Jeżeli zdecydują się na wymianę kandydata, no to w ich interesie jest, aby jak najszybciej ta ustawa przeszła, żeby mieć jeszcze czas na to, aby móc dokonać tej podmiany. I w tym kontekście już nieco inaczej brzmią takie słowa marszałka Senatu. Musi być czas na zebranie podpisów dla tych, którzy ewentualnie zechcą jeszcze dołączyć do tego wyścigu. Wymiany kandydata nie wyklucza wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, ale przypomina również, że Małgorzata Kidawa-Błońska pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Koalicji Obywatelskiej. Wszelkie decyzje dotyczące przyszłości będą z jej zasadniczym udziałem. Ona też musi ocenić sytuację, ona musi powiedzieć, jak wyobraża sobie dalej kampanię i działanie. Nieoficjalnie padają dwa nazwiska. Część działaczy ma zachęcać do startu Borysa Budkę. Media donoszą również o ewentualnym starcie Rafała Trzaskowskiego. Ja się w tej chwili zajmuję Warszawą. Pytania o plotki proszę je kierować do tych, którzy tego typu tezy formułują, a nie do mnie. Koalicja Obywatelska ma o co walczyć. Chce utrzymać status największej partii opozycyjnej. Polska proponuje zwiększenie budżetu wspólnej polityki rolnej o 10%. Premier Mateusz Morawiecki wysłał w tej sprawie list do unijnych przywódców. Premier Mateusz Morawiecki skierował list na temat budżetu wspólnej polityki rolnej do Komisji i Rady Europejskiej 26 państw członkowskich oraz do unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Yes, I have received this letter. Otrzymałem ten list. Każdy głos za tym, aby zwiększyć budżet wspólnej polityki rolnej, jest dobrą wiadomością. To bardzo interesująca propozycja, która powinna być potraktowana bardzo poważnie. Propozycja polskiego rządu zakłada zwiększenie budżetu wspólnej polityki rolnej. Zwiększenie to obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe i każdy kraj otrzymałby pod pewnymi warunkami dodatkowe 10% w stosunku do tego, co otrzymał w ramach kopert narodowych zaproponowanych w 2018 roku. Napisał premier Morawiecki w liście do europejskich przywódców. Dodatkowe środki byłyby przeznaczone na działania środowiskowe i klimatyczne w pierwszym i drugim filarze. Zapewni to równe dla wszystkich rolników europejskich wzmocnienie wspólnej polityki rolnej, zwiększy jej wkład w Europejski Zielony Ład oraz przyspieszy konwergencję zewnętrzną w sposób niekonfliktowy. W ocenie premiera ambitny i przemyślany unijny budżet może napędzić europejską gospodarkę po kryzysie
kryzysie ekonomicznym wywołanym pandemią koronawirusa. To bardzo ważny sygnał i powinniśmy zastanowić się, jak wzmocnić wspólną politykę rolną, a przede wszystkim mieć więcej instrumentów i narzędzi do zarządzania kryzysowego, ponieważ problem polega na tym, że wspólna polityka rolna i budżet tej polityki są przygotowane, ale na normalny czas, nie na kryzys. Powiedział unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, jak dodał, poprze stanowisko polskiego rządu i będzie go rekomendował unijnym przywódcom. Od najbliższej niedzieli w mszach świętych i nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć więcej osób. Rząd wprowadza kolejny etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Od 18 maja będą też mogły działać salony fryzjerskie i restauracje. Przed 6 tygodniami z powodu koronawirusa pozamykano zakłady kosmetyczne i fryzjerskie. Pani Barbara Czerwińska, właściciel salonu fryzjerskiego, ciągle odbiera telefony od swoich klientów. Ludzi bardzo dużo dzwoni, bardzo dużo zainteresowanych jest, no wiadomo, przy tej sytuacji to ludzie czekają na to otwarcie tego zakładu. Stanie się to już wkrótce. Rząd wprowadza trzeci etap odmrażania gospodarki. Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu. Sytuacja epidemiczna jest na tyle dobra, że pozwala na kolejne znoszenie obostrzeń, przyznaje premier Mateusz Morawiecki. Powrót do tej normalności, czy do nowej normalności, czy do nowej rzeczywistości gospodarczej zależy właśnie od tego, w jak zdyscyplinowany sposób będziemy trzymać się tych rygorów dezynfekcji, ale też dystansowania. Do funkcjonowania w nowych warunkach przygotowują się właściciele salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Z powrotu klientów cieszy się pani Aleksandra Niedzielska, właściciel salonu fryzjerskiego w Pruszczu Gdańskim. Wracamy w 4 do pracy, także no mam nadzieję, że to się wszystko jakoś logistycznie też poukłada. Wydłużamy czas pracy też, bo salon będzie dłużej otwarty. Odmrażanie gospodarki dotyczy także branży gastronomicznej. Od 18 maja otwarte będą restauracje, bary i kawiarnie. Zachęcamy wręcz do ogródków, do otwierania ogródków tam, gdzie oczywiście kto może. Zarówno w ogródkach, jak i wewnątrz lokali gastronomicznych muszą być zachowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Przypomina minister zdrowia Łukasz Szumowski. Gospodarka musi też funkcjonować i oczywiście musimy to zrobić w maksymalnie możliwym reżimie sanitarnym, maksymalnie bezpiecznie. O konieczności odmrażania gospodarki mówią też ekonomiści. Jeżeli tego nie zrobimy, to spadną dochody budżetowe, nie będzie z czego realizować zadań budżetowych, ale też ludzie stracą pracę. Aby Polacy w związku z pandemią na masową skalę nie tracili pracy, rząd wprowadził tarczę antykryzysową. Ma ona pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy. Do wczoraj do firm trafiło na ten cel 18 miliardów złotych, ale trzeci etap odmrażania to nie tylko otwarcie salonów fryzjerskich i restauracji, to także więcej osób w komunikacji publicznej. Więcej osób będzie mogło uczestniczyć we mszach świętych i nabożeństwach. Od 18 maja włącznie, czyli od najbliższej niedzieli chcemy, żeby to było jedna osoba na 10 metrów w całej powierzchni kościoła, całej powierzchni kaplicy. Luzowanie gospodarki nie oznacza, że zagrożenie koronawirusem minęło. Wychodząc z domu, trzeba więc pamiętać o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. Wielkimi krokami zbliża się stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Tego dnia, 18 maja, uroczystości będą odbywały się również w Toruniu. Do udziału w nich zachęca dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. To przed tym obrazem Matki Bożej, który dziś jest w Toruniu, modlił się święty Jan Paweł II. W toruńskim sanktuarium jest relikwiarz jego krwi, która została przelana w zamachu 39 lat temu. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II stało się szczególnym miejscem dla całej rodziny Radia Maryja. I teraz wszyscy jesteśmy zaproszeni, by właśnie jak rodzina przeżyć setną rocznicę urodzin polskiego papieża. Zapraszamy serdecznie na odpust świętego Jana Pawła II Wielkiego w najbliższy poniedziałek, 18 maja, w setną rocznicę urodzin największego naszego świętego rodaka, następcę świętego Piotra.
Ojciec Tadeusz Rydzyk zaapelował do całej rodziny Radia Maryja o modlitwę w intencji rodzin. Módlmy się o wiarę w ojczyźnie i świecie, dodał dyrektor katolickiej rozgłośni. Zachęcając wiernych do przyjazdu do Torunia, zaapelował, by korzystać z prywatnych samochodów, a już na miejscu pilnować wszystkich zasad bezpieczeństwa. Prosimy równocześnie o zachowanie odległości między sobą, o te 10 metrów kwadratowych na osobę w świątyni. Poza stałymi miejscami siedzącymi ustawimy także krzesła w kościele celebry i na chórze. Również przed świątynią na dużym placu umieścimy krzesła z zachowaniem obowiązujących przepisów. Ci, którzy nie zmieszczą się w świątyni, będą mogli pomodlić się w sanktuarium zaraz po zakończeniu uroczystości. Dyrektor Radia Maryja zachęcał wiernych, by wracali do kościołów. Ostrzegał przed laicyzacją i schłodzeniem naszej relacji z Panem Bogiem. Widać schładzanie wiary. Widać to w Polsce i w świecie. Spróbujmy pomyśleć, dlaczego zamknięto kościoły, nawet w zwykłe dni. Zaryglowali kościoły. Co to znaczy? Kto to robi? Dlaczego to robią? Ojciec Tadeusz Rydzyk tłumaczył, że nie możemy pozwolić oderwać się od sakramentów. Przypomniał o potrzebie spowiedzi i Komunii Świętej. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad północno-zachodnią i nad zachodnią Europą wyż, nad pozostałym obszarem kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską początkowo kształtować będzie pole wysokiego ciśnienia, a następnie niż nad Węgier. Do naszego kraju napływa ciepła masa powietrza. Dziś w Europie w dalszym ciągu przewaga chmur. W centrum możliwe przejaśnienia, a bezchmurne niebo w Londynie, a także w Atenach. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady deszczu w naszej stolicy, a mocniej popada w Madrycie. Najchłodniej nad Wyspami Brytyjskimi 12 stopni, a najcieplej w Rzymie tam 31 stopni. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Nad przeważającym obszarem naszego kraju opady. Deszcz pojawi się we wschodnim pasie, na południu, aż po Śląsk, a także na Kujawach. Na zachodzie i w Gdańsku z biegiem dnia liczne przejaśnienia. Na termometrach od 10 stopni na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Pomorzu do 14 w Poznaniu i w Zielonej Górze. Będzie wiał umiarkowany wiatr z zachodnich kierunków. Niewielki spadek ciśnienia na barometrach 1015 hektopaskali. A teraz przegląd regionów. Zapraszam.